no, osoby, które szukają pomocy, mylą i psychologów, psychologów klinicznych, czasem nawet psychiatrów. Terapeutów, psychiatrów. I ja się wcale nie dziwię, ponieważ prawdopodobnie gdybym sam jakoś nie reprezentował tego obszaru, to pewnie też nie miałbym. Mam podobne wrażenie, nie da się w tym połapać. Dokładnie. Psycholog to jest osoba, która ukończyła 5-letnie jednolite studia magisterskie i ma dyplom psychologa, a psychoterapeuta to jest ktoś, kto ukończył studia magisterskie i ten 4-letni podyplomowy kurs, odbył staż, który jest wymagany. Tutaj warto wspomnieć moim zdaniem o takim podziale, powiedziałbym, konserwatywnym i liberalnym, który też nawet jest w środowisku. Ci bardziej konserwatywni uważają, że psychoterapeutą powinien być ktoś, kto ukończył studia magisterskie z psychologii i później z psychologii bądź kierunek lekarski na Akademii Medycznej, w tym przypadku psychiatrię, a później ten staż psychoterapeutyczny, a z kolei ci liberalni dopuszczają tą opcję, która jest też dozwolona w stowarzyszeniach, które wydają rekomendacje dla psychoterapeutów. Mianowicie to nie musi być absolwent psychologii, to może być absolwent innych dziedzin z obszaru nauk społecznych, to może być pedagog, socjolog, no albo jakiś jeszcze inny zawód jakby z tej dziedziny. No, może się narażę tutaj różnym słuchaczom, ale mi jest osobiście bliżej do tej konserwatywnej, do tego konserwatywnego podejścia, że jednak te 5-letnie studia magisterskie z psychologii dają taką bardzo gruntowną, obszerną wiedzę, jeśli chodzi o funkcjonowanie psychospołeczne człowieka. No i jakoś jest mi do tego bliżej, choć znam też wielu psychoterapeutów, którzy nie są psychologami, no i jakby świetnie sobie radzą, mają wysoką skuteczność, także to jest, myślę, kwestia już jakichś indywidualnych decyzji i wyborów. Mm-hmm.